Cześć, witam Was moi drodzy widzowie kanału Brunonsson Life Mode On. Dziś jestem w mieście, które uznane jest podobno za najbardziej zieloną stolicę Europy i w kraju, którego hasło reklamowe brzmi I feel Slovenia. I właśnie jestem ciekaw, jak ja poczuję się w Słowenii i jak Wy poczujecie się oglądając ten film. Mam nadzieję, że dobrze, bo ja, powiem szczerze, całkiem nieźle. Stoję na jednym z trzech mostów, Trójmostu, w samym centrum Lubliany i stąd zaczynamy naszą wycieczkę. Oglądajcie! Wizyta w Lublianie miała być częścią większej wyprawy w Alpy, ale słaba pogoda zmusiła mnie do zmiany planów i zatrzymała w mieście. Witajcie więc w stolicy Słowenii, podobno jednym z najbardziej zielonych miast w Europie i jak się okazuje, wcale nie chodzi tylko o naturę, ale po kolei. W centrum miasta znajduje się zamek, który góruje nad malowniczymi uliczkami Starego Miasta i jest widoczny po prostu z każdej strony. To właśnie tam kieruje swoje pierwsze kroki. Już w XI wieku istniała tu pierwotna twierdza, ale swój obecny kształt zamek zawdzięcza przebudowie, która miała miejsce w XV wieku. Wewnątrz znajdują się muzea, galerie i wystawy, a także wieża widokowa, z której roztacza się niesamowity widok na całe miasto. Zresztą nie trzeba wspinać się na wieżę, bo widoki są naprawdę świetne, nawet z samego wzgórza. A teraz, jesienią, wszystko wygląda jeszcze bardziej kolorowo. Parę lat temu Lubliana została uznana za najbardziej zieloną stolicę Europy i właściwie nie ma się czemu dziwić, ponieważ zobaczcie, same drzewa i gdzieś pomiędzy nimi budynki, więc to wygląda tak jakby miasto było położone w parku. Jeszcze Wam troszeczkę tutaj przyciemnię, o i widzicie jeszcze tamtą linię gór na horyzoncie, no to wygląda po prostu fantastycznie, no nie mogę się oprzeć temu widokowi, naprawdę przepięknie. Zielona stolica i to całą zieloną piersią. Jakie ładne zakątki tutaj wszędzie. Ale żeby nie było tak fajnie i tak ładnie, muszę powiedzieć, co mi się nie podoba w Lublianie. A nie podoba mi się właśnie to, że tutaj większość murów Starego Miasta, z tej strony, nawet z tej strony, że tutaj wszystko jest wymalowane obrzydliwym graffiti. To nie ma nic wspólnego ze sztuką, to są bohomazy i właściwie wszystkie mury Starego Miasta, te ładne budynki są wymazane, o. Właśnie w ten sposób. Szkoda, wielka szkoda. Ta sympatyczna uliczka, która ciągnie się od ratusza, który akurat jest przede mną, tam aż do końca, nazywa się Miejski Targ, czyli Miejski Plac. No to jest ulica, nie plac. A kończy się Starym Placem, który jeszcze kończy się Górnym Placem, którym można dojść, przez który można dojść, pnąc się w górę, aż do zamku. Ta uliczka to są sklepiki, kawiarnie, suweniry, no taka turystyczna, ale bardzo ładna.
to właśnie jest darmowa taksówka elektryczna, którą można się przejechać tutaj po mieście, po starym mieście. Jest bezpłatna, finansowana przez miasto. A co miasto z tego ma? No, ma zieloną stolicę. Można ją zamówić, można ją złapać tutaj też na ulicy. A tutaj flaga na dowód tego, że Lublina została ogłoszona najbardziej zieloną stolicą Europy w 2016 roku. Jesteśmy na głównym placu z ratuszem miejskim, który został zbudowany w stylu barokowym. Tutaj zresztą są dwa style bardzo charakterystyczne dla Lubliany. To jest albo secesja, albo właśnie barok. Jak mówią lokalesi, to jest mały Wiedeń, czyli większość budynków została skopiowana lub zainspirowana architekturą właśnie, którą możemy spotkać w Wiedniu. No ale też historycznie Słowenia była częścią Imperium Habsburskiego, więc te wpływy na pewno są ważne i odzwierciedlają tutaj się w architekturze po prostu tych budynków, architekturze miejskiej. A to taka ciekawostka. Mamy kolumnę, która przypomina mi fontannę, właśnie pomnik czterech fontan na Piazza Navona w Rzymie. I właściwie jest to kopia tej fontanny, jak się dowiedziałem, tylko że włoski architekt, który miał za zadanie to właśnie skopiować, pojechał do Włoch po bardzo drogi marmur, no ale nie wziął pod uwagę tego, że ten marmur będzie bardzo ciężki, transportując to na statku, po prostu ten stateczek no, pójdzie na dno z tym marmurem. W związku z tym ten marmur nigdy tutaj nie dojechał, ale fontannę wykonano z różnych składników, z różnych materiałów. A my jesteśmy właśnie w najbardziej chyba znanej części miasta i najbardziej znanym moście miasta, właściwie trzech mostach, ponieważ ten stary, tu główny most, został przebudowany w momencie, kiedy już nie był w stanie unieść tego ruchu, natężającego się ruchu kołowego, konnego, pieszego i tak dalej. Nie był w stanie tego unieść i sławny, lokalny, lubliański architekt Jerzy Pucznik przebudował go. I przebudował go w ten sposób, że ten most drewniany został zamieniony na kamienny, a do tego po obu stronach dobudował dwa mniejsze mosty piesze. W związku z tym mamy tutaj trzy w jednym i fantastyczne otwarcie, wejście, bramę na Stare Miasto. A oto główny plac miasta, centrum, plac Preszerena. Kto to był Preszeren? To tutaj ten pan na pomniku, ten zielony pan na pomniku. To jest taki Niemickiewicz, czyli bardzo znany poeta, który przeniósł Słowenię do pierwszej ligi, jeśli chodzi o twórczość literacką. Z tym pomnikiem wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ widzimy na pomniku Preszerena, a nad nim jego muzę. Ale to nie ona była jego prawdziwą muzą, tylko jego prawdziwą muzą była tak zwana Julia, jeżeli mamy to porównać do historii Romeo i Julii, a Julia tutaj w tym miejscu czeka i wygląda z okna i czeka na swojego artystę. Oczywiście była to miłość niespełniona, on się kochał w Julii, muza w nim, był żonaty, miał dzieci, wiadomo, wszystko skomplikowane, ale ta nieszczęśliwa miłość spowodowała tę fantastyczną twórczość, która jest znana w całej Słowenii i nie tylko. No i ma swój własny plac. Plac Preszerena, najważniejszy centralny plac Lubliany. Przechadzka po potrójnym moście zawsze jest przyjemnością, ale dzisiaj taka pogoda średnia, czasem słońce, czasem chmura, więc te zdjęcia nie wiem jak wyjdą, no mam nadzieję, że wyjdą ok. Jesteśmy na placu kongresowym, a na placu, z placu właściwie piękne widoki. Zamek,
Filharmonia. Po tej stronie mamy Uniwersytet. Dalej Pałac Kongresowy. I tu mamy jeszcze muzea. No i cały piękny, zielony park. Także świetna jedna miejscówka, a tyle rzeczy do oglądania. Oto Biblioteka Narodowa, która została również zbudowana według projektu sławnego architekta, artysty, plecznika. W czasie okupacji niemieckiej to była główna siedziba nazistowska, ale żeby Niemców wykurzyć, to lokalesi naznosili tutaj tyle książek, że Niemcom się po prostu nie chciało tego wyrzucać ani niszczyć i stąd się wyprowadzili, więc lokalna społeczność dopięła swego. Na bocznej ścianie katedry Świętego Mikołaja są drzwi, jest wejście i te drzwi są wyjątkowe, bo zdobi je ogromna rzeźba, która przedstawia dzieje Słowenii od najstarszych czasów poprzez okupację turecką, habsburską i na samej górze czasy nowoczesne, których symbolem jest Jan Paweł II. A tutaj w tym rogu, tutaj na samym dole, ta taka twarz, o co tu można pomacać, to jest, znaczy można pomacać, podobno ma się szczęście jak się pomaca, to jest właśnie autor tego portalu. Trafiłem w bardzo fajne miejsce, bo tutaj na głównym rynku jest festiwal kulinarny. No i można zjeść właściwie tak jak w restauracji, bo te restauracje najbardziej znane w Lublianie wystawiają się tutaj, mają swoje stoiska i prezentują kilka najlepszych swoich potraw. I można tutaj zjeść znacznie taniej niż w samej restauracji, a wybór jest no przeogromny, po prostu na słodko, na słono, lokalnie, regionalnie, światowo. No i z tego co widzę jeszcze wszędzie można płacić kartą, no po prostu ekstra. Tutaj mamy lubliański targ, czynny codziennie do 15, jeżeli jest po 15, to tutaj się już chłopaki zwijają, natomiast jeżeli nie można kupić świeżych owoców i warzyw i różnych innych rzeczy, to można je kupić w automacie. I te automaty to mnie po prostu tutaj no bardzo zadziwiają. O, proszę, można sobie na przykład zważyć jeszcze ser czy coś innego. Automat do serów, można kupić ser, jakieś jogurty. A to co to jest, to nie wiem. Jakieś napitki inne. Tutaj mamy z tyłu mlekomat. Mlekomat znamy, bo nawet chyba mamy u nas mlekomaty, więc nie byli tutaj prekursorami. Ale to jest mlekomat, ale jeszcze to białe tutaj, o to jest automat apteka. Automat z lekami, z różnymi środkami, które możemy kupić w aptece. Czyli jeżeli nie macie czasu pójść do apteki, czy nie macie czasu zrobić zakupów, albo jest środek nocy i wam się chce nagle sera lub jogurtu, to właśnie w takich miejscach można go tutaj dostać. Super. Słuchajcie, a to jest hicior. Można kupić sobie jajca. Automat z jajami, no. Brzmi jak brzmi, automat z jajami. To jest po prostu mój numer jeden, number one, zdecydowanie. O, apteka zresztą też.
Miasto ma również rzekę Ljubljanicę, która przepływa przez samo centrum, tworząc przyjemną promenadę z licznymi kawiarniami i restauracjami, a poprzecinana jest historycznymi i ciekawie nazwanymi mostami. W Lublianie mamy wiele swojsko brzmiących nazw ulic, typu Szewska, Rzeźnicza, takich biorących nazwę od wykonywanych zawodów i usług właśnie na tych ulicach. Ale w Lublianie te nazwy przejęły również mosty i na przykład ten most, po którym teraz się przechadzam, to jest most Szewców, czyli most Szewski, a tam kawałeczek dalej jest most Rzeźników, który Wam teraz pokażę. To jest most Rzeźników, przezroczysty po obu stronach, więc widać, co przepływa pod spodem. A tutaj to się dopiero zaczyna taki bulwar z knajpami i wysokimi cenami. I właśnie bym się wywalił. Spacerując po Lublianie, tak się zastanawiam, czy to jeszcze są Bałkany. Odwiedziłem właściwie wszystkie kraje bałkańskie. Ostatnio sporo tam podróżowałem i na kanale już jest część, ale kolejna część filmów niedługo się pojawi. Natomiast zastanawiam się właśnie, czy Lubliana to jeszcze Bałkany, bo tak chodząc po mieście patrzę, że to jest miasto bardziej zachodnioeuropejskie niż bałkańskie. Czy ono już utraciło ten taki klimacik? Tego jeszcze nie wiem. Bardzo mi się podoba, ponieważ wygląda ładnie, przynajmniej to centrum tutaj. Natomiast czy ma ten charakter bałkański? Pomóżcie mi odpowiedzieć. Lublana to bardzo zielone miasto i nie chodzi tylko o naturę. Można tu odpocząć na zielonym krześle, przejechać się zieloną bezpłatną taksówką, spotkać zielonego smoka, będącego zresztą symbolem miasta. Czasem nawet nazwy ulic są zielone. Przyznać trzeba, że sporo tu kreatywnych pomysłów i miejsc, a oto jedno z nich. Centrum Metelkowa to jest miejsce, gdzie znajdowały się kiedyś koszary Armii Jugosłowiańskiej. Dzisiaj to miejsce upodobali sobie artyści, graficiarze, no i tu panuje taka atmosfera bardzo, rzekłbym, offowa. Z tego co widzę, a bardziej czuję, to powiedzenie, że Lubliana jest zieloną stolicą Europy, nabiera tutaj innego znaczenia. Ale teraz to miejsce jest dosyć opustoszałe, jakieś takie grupki dziwnych ludzi, ale pewnie wieczorem czy w nocy tutaj nie da się przejść.
No i się rozpadało. Właśnie trafiłem na taką dziurę. O, chciałem powiedzieć, że nie pada, a już zaczyna. Dzisiaj pada i właściwie w mieście to nie ma szans, żeby coś pofilmować, żeby Wam pokazać, ponieważ trwa maraton miejski, wszystko jest pozamykane, więc fajną możliwością, żeby trochę odpocząć i skryć się pod drzewami przed deszczem, jest Park Tivoli. Jak jest taka pogoda, tutaj nie ma nikogo, więc parasol i można sobie pospacerować. Tivoli Park na pewno warto zobaczyć, rzeźby i różne takie artystyczne instalacje, które są w całym parku tutaj porozstawiane. Dzisiaj mamy pogodę barową, ale zamiast w barze siedzę sobie w kawiarni, na zewnątrz oczywiście, przy zameczku w parku Tivoli, na takim pagórku, ale w tej kawiarni mają bardzo fajne desery. I to jest taki słoweński deser, który się nazywa gibanica. A dlaczego gibanica? Bo on się po prostu gibie. Oczywiście teraz w ogóle się nie gibie, nie trzęsie, jak chcę pokazać, no ale załóżmy, że się trzęsie. To jest takie ciasto przekładane wielokrotnie, nasączane, przekładane wielokrotnie. Ciepłe. I słodkie, i dobre. Do kawy idealne. Także smacznego i do zobaczenia. Jak widać, nie tylko ja miałem ochotę na gibanicę. Zresztą co rusz spotykałem w mieście jakieś ptaki lub zwierzątka, chodził po ulicy nawet struś. Najwyraźniej jest tu dobry i czysty klimat. Na dachu mojego hotelu znalazłem nawet pasiekę. Moja wizyta w Lublianie dobiega końca. Oczywiście idealnie byłoby zobaczyć ją w pełnym słońcu i bez deszczu, ale aktualna aura z domieszką jesiennej melancholii pozwoliły mi choć odrobinę poczuć klimat Słowenii. I feel Slovenia. Trochę tak, ale mam ochotę na znacznie więcej. Plany na wizytę w Słowenii były trochę inne, ponieważ chciałem jeszcze zobaczyć przynajmniej jezioro Bled i nadmorskie miasteczko Piran, no ale prognozy pogody były bezwzględne. Deszcz i nawet ulewny deszcz, więc plany musiałem zmienić i zostać w Lublianie, chociaż tutaj też dzisiaj pada, ale akurat dla najbardziej zielonej stolicy Europy ten deszcz jest wskazany, ponieważ będzie jeszcze bardziej zielona. Tymczasem, co mogę powiedzieć? Lubliana da się lubić, więc możecie spokojnie przyjeżdżać. Jeżeli film Wam się podobał i lubicie to, co robię, to zapraszam do kliknięcia tego przycisku w rogu subskrybuj i widzimy się następnym razem w następnej podróży. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Możecie, jak chcecie. Chodźcie. No chodźcie. Tylko szybko, bo mi zaraz mikrofon siądzie. Tam jest kamera. Bardzo proszę, tutaj moje... Do, poczekajcie, ja tylko zrobię... Ja zrobię tylko tak. Proszę bardzo, tutaj moje... Mój fan klub, który jeszcze mnie nie zna. Poczekajcie, wam dam tutaj bliżej mikrofon, żeby było słychać. A więc bardzo nam się podobało. Skąd jesteście? My jesteśmy ze Śląska. Super, to macie w sumie niedaleko tutaj. No niedaleko. A jesteście na jakiejś wycieczce? Tak, na wymianie. Super, a wiecie, że będziecie na YouTubie? Wiem, wiedziemy. No to super, to wam zaraz powiem, na którym kanale. O, dobrze. A jak wam się podobało? Ja dopiero zaczynam, a wy już kończycie wycieczkę. Podobało się? Tak, bardzo. Super, cieszę się, trzymajcie się. Do zobaczenia. A jaki kanał? No już, poczekaj.